Do zakończenia fazy zasadniczej w Tauron Lidze pozostało już tylko 3 kolejki. 2 mecze Leclerc Moja Radomka rozegra na wyjazdach, a jeden u siebie. Pierwsze z tych spotkań już w piątek 4 marca, kiedy to podopieczne Ricardo Marqueziego zmierzą się w Bielsku Białej z BKS-em Bostik. Myślę, że dziewczyny z Bielska bardzo chcą wygrać ten mecz. Teraz przegrały ze Świeciem 3-1 i myślę, że będą chciały się tym meczem odbudować. No ale nam też są potrzebne te 3 punkty i mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony i te 3 punkty uda nam się przywieźć tutaj, ale uważam, że będzie to ciężkie spotkanie i uważam, że musimy się bardzo na nie nastawić też mentalnie. Radomka obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli i ma już niewielkie szanse na awans na 4. pozycję. Traci bowiem już 7 punktów do Iłka Bital Legionowi Legionowo. Drużyna z Radomia musi jednak oglądać się za siebie, aby nie stracić 5. lokaty, bo 6. zespół Grota Budowlanych Łódź ma 4 oczka mniej niż Radomka. Początek spotkania w piątek 4 marca o godzinie 19 w Bielsku Białej.